Parking przy największym centrum handlowym w Katowicach nie będzie już bezpłatny, a przynajmniej nie przez cały dzień. Od lutego Silesia City Center wprowadzi opłaty za postój na swoim parkingu powyżej 3 godzin. To konsekwencja rozszerzenia strefy płatnego parkowania w Katowicach i budowy kolejnych biurowców w pobliżu SCC. Paweł Jędrusik. Poszerzenie strefy płatnego parkowania spowodowało, że osoby przyjeżdżające do Katowic do pracy szukają tańszych alternatyw do parkingu w centrum miasta. A taniej niż za darmo się nie da, więc oblegane są parkingi przy centrach handlowych, w tym ten największy przy Silesia City Center. Cóż można na to powiedzieć? Każdy szuka w jakiś sposób pieniędzy. Pewnie ludzie parkują też, ci, którzy są mieszkańcami tutaj widocznych bloków, no i pewnie centrum handlowe dlatego wprowadza opłaty. 3 godziny wystarczą na zakupy? Myślę, że 3 godziny powinny wystarczyć. Myślę, że to jest konsekwencja chyba tego parkowania na mieście. Musi zostać. Pana zdaniem słusznie? Myślę, że tak. Ciężko znaleźć teraz miejsce? Ciężko, no ale to na mieście jeżdżę często z wnuczkiem, to korzystam z tego. Kiedyś miałem ciężko zaparkować, no teraz jednak łatwiej mi jest zaparkować. Zmiany mają wejść w życie od 1 lutego. Pierwsze 3 godziny parkowania będą bezpłatne, kolejne 3 będą kosztować po 5 zł, a 7 i każda następna 10 zł. Parking będzie też udostępniany później niż do tej pory. To konsekwencja kolejnych inwestycji biurowych w pobliżu Silesia City Center, a także zmian w polityce parkingowej Katowic, które weszły w życie 1 grudnia ubiegłego roku. Pierwsze dane pokazują, że mniej ludzi przyjeżdża samochodem do Katowic. Tydzień przed wprowadzeniem zmian strefy płatnego parkowania w Katowicach do Śródmieścia, do strefy śródmiejskiej miasta wjechało nieco ponad 100 tysięcy samochodów. Tymczasem już w drugim dniu funkcjonowania nowych zasad było to tylko 55 tysięcy samochodów. Zwiększyły się też wpływy ze strefy płatnego parkowania. W chwili obecnej możemy tak naprawdę porównać okres listopada z grudniem, żeby jakieś szacunkowe dane tutaj przedstawić. No i zdecydowanie zaobserwowaliśmy, że ta różnica jest 3-krotnie wyższa w porównaniu grudnia z miesiącem listopad. Wprowadzenie opłat na parkingu SCC może spowodować, że liczba samochodów w centrum Katowic zmniejszy się jeszcze bardziej.